Drodzy Państwo, wciąż będziemy rozmawiać o Szymonie Hołowni, bo to ciekawa postać po prostu, a jak ciekawie on zmienia poglądy, ho, ho. Tak ciekawie, że zajęliśmy się tym razem z Marcinem Wikłą, który jest w naszym studiu w nowym tygodniku sieci. Tą sprawą ją troszkę opisaliśmy w tygodniku kierowanym przez Jacka Karnowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panom, państwu. Wspaniałe grono. Panowie, mówił jak kaznodzieja, objeżdżał parafię, z pasją nauczał o złu aborcji, sile wiary, a nawet zachęcał do czystości przedmałżeńskiej. Z dzisiejszej perspektywy te wypowiedzi Szymona Hołowni przed kilkoma laty gdzieś z ambony, bo on rzeczywiście na tych ambonach kościelnych się pojawiał, no brzmią wręcz niewiarygodnie, jak z jakiejś innej epoki. O, tak to wyglądało. Raz jeszcze pokażę. Warto sięgnąć do tego artykułu. Sporo cytatów przytaczamy. To nie jest tak, że wyłowiliśmy gdzieś jakąś jedną wypowiedź Hołowni, uczepiliśmy się jej i huzia na niego. Nie, tak wcale nie jest. Co się stało z Szymonem Hołownią, że takiego pivota nam tu zaprezentował? No, nie wiem, natomiast na pewno byłem zaskoczony tym, jaki on był twardy wtedy, w tym poprzednim życiu. No, zaimponował mi nawet, bo mówił rzeczy całkiem słuszne, znaczy bardzo słuszne, stawał po stronie cywilizacji, wartości, no, takiego sensownego życia. No, myślę, że prowadzi projekt, do którego go wzięto na twarz, bo to jednak jest jakieś inne zaplecze, to nie jest jego autorski dorobek. No i to już teraz robi wszystko pod badania. Tak mi się wydaje, że robi wszystko. Wtedy chciał się wkupić w łaski Kościoła, w łaski ludzi Kościoła, wierzących, i mówił to, co oni pewnie chcieliby usłyszeć, a teraz mówi to, co chcą usłyszeć, że tak powiem, bohaterowie fokusów przeprowadzanych przez jego środowisko polityczne. Bo rzeczywiście na tych fokusach to się wszystko opiera. Opierała się jego kampania wyborcza. Zanim ta kampania jeszcze się rozpoczęła, to jaki ma być Szymon Hołownia, jakie mają być kolory, jakie mają być hasła, jak to wszystko ma być napędzane, było sprawdzane właśnie w takich bardzo drogich badaniach na niezłej próbie. One zostały bardzo solidnie przeprowadzone i dlatego w wyborach taki, a nie inny wynik. Jacek wspomniał o tym, Marcinie, że Szymon Hołownia chciał się przypodobać Kościołowi, chciał też sprzedać swoje książki, nie oszukujmy się, no to no tak, wszystko, co się działo to w ramach promocji tych publikacji. W biznesie najważniejsza jest konsekwencja. Mam wrażenie, że Szymon Hołownia ciągle jakiś biznes prowadzi, tak? I wtedy sprzedawał swoje książki, wtedy był tym katolikiem z TVN-u, co było jakimś jego wyróżnikiem. Nie był jednym z dziennikarzy TVN-u, tylko to był ten katolik, ten wierzący, ten chrześcijanin z TVN-u. Opowieść dla świata, że zobaczcie, można być w tym świecie błyszczącym TVN-u i jednocześnie być katolikiem. Nawet był szefem kanału religijnego w TVN. Najpierw TVN Religia, potem Religia TV, ten kanał się nazywał, o tym jeszcze za chwileczkę powiemy, natomiast on no, potrzebował się wyróżnić właśnie po to, żeby te książki po kościołach obwozić. Znalazł sobie taką niszę, nie niszę, no bardzo szeroką niszę jednak, tak, no bo trafiał do tego odbiorcy katolickiego, nie do końca rozumiejącego, co to za katolicyzm i co to za chrześcijaństwo proponuje nam tutaj Szymon Hołownia. No ale to był ten kościółkowy, rozmodlowny, ten dosyć taki sztywny w poglądach Szymon Hołownia, człowiek, który o aborcji wyrażał się jednoznacznie, że to jest zabójstwo człowieka, jego marzeniem jest to, żeby aborcja była nielegalna. No dzisiaj pewnie już na strajku kobiet by z takimi słowami nie wyszedł, ale wtedy taki Szymon Hołownia był potrzebny, no i taki był. Teraz jest potrzebny inny, co wyszło z badań i jest w tym również w żelazny sposób konsekwentny. W polityce to istotne, co pokazuje, a właściwie czego nie pokazuje nam Rafał Trzaskowski, który kompletnie przespał wszystkie momenty, w których mógłby skonsumować te ponad 10 milionów głosów na niego oddanych. Hołownia dostał mniej, ale stoi za nim chyba też ogromny kapitał, no i ogromne są takie widzę za nim gdzieś wyobraźni taki szpaler ludzi, którzy go gdzieś popycha w tą dobrą stronę. Oczywiście my tutaj, frontmanem jest niezły. Ja osobiście no rozumiem, że w polityce fokusy, badania są ważne, ale jednak dla demokracji takie produkty po prostu, tylko produkty, uważam, że są niebezpieczne, bo my tak naprawdę no nie wiemy, jakie są prawdziwe poglądy tego człowieka, co on zrobi z naszym krajem. Się chwilkę pochylmy, bo jeśli chodzi o poglądy dotyczące gospodarki, tego, co on zrobi z naszym krajem, społeczne, to dopiero je poznamy za czas jakiś, na razie to zależy, co wyjdzie z badań. Zależy, co będzie potrzebne, no co ludzie będą mówili na ulicach. Na razie ludzie potrzebują rozdziału kościoła od państwa, bo od tego zaczął. Dokładnie.
Szymon Hołownia zaplanował 10 takich eventów. Co miesiąc mają być one organizowane, które będą dotyczyły najważniejszych spraw, jakimi w Polsce trzeba się teraz zająć. No i na pierwszy ogień oczywiście poszedł Kościół, bo to spędza wszystkim sen z powiek. W czwartek odbyła się taka duża debata. Wcześniej on miał wystąpienie, na którym opowiadał, co to należy zrobić, jak tam te fundusze kościelne pozamykać, lekcje religii. To w ogóle jakaś rada rodziców albo rada pedagogiczna w każdej szkole powinna decydować. A jak się nagle zmieni na przykład dyrekcja, zmienią się uczniowie, więc ich rodzice i jedno z dzieci, wiele dzieci znajdzie się w takiej sytuacji, że trochę im się zmieni program nauczania, to będą szukały nowej szkoły, najwyżej trudno. Zostawiamy to. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli te rozbieżności u Szymona Hołowni. Oto jego wypowiedź z ostatnich kilku dni dotycząca poglądów na aborcję. Natomiast ja mam w tej sprawie oczywiście swój osobisty pogląd i wiem, jak w tym referendum bym zagłosował. Moje poglądy pewnie są dużo bardziej konserwatywne niż, nie wiem, choćby wielu uczestników czy uczestniczek dzisiejszych protestów, ale to nie ma znaczenia w tej sytuacji, w której dzisiaj jestem, bo w tej sytuacji, w której ja dzisiaj jestem, czy ma mniejsze znaczenie, dlatego że moja perspektywa jest inna, moje poglądy są takie same. Jeżeli chcesz wziąć odpowiedzialność za państwo, w którym żyją ludzie, którzy mają inne poglądy niż twoje, to musisz pamiętać, że państwo nie może wymagać od kogoś heroizmu, no chyba że od żołnierza, ale na pewno nie od matki, nie może wymagać heroizmu, nie może wymagać wysiłku wykraczającego ponad zwykłą miarę. To mówił Szymon Hołownia kilka dni temu w Onecie. Kilka lat temu, w 2013 roku, mówił, że aborcja jest zabójstwem w każdym przypadku, pozbawieniem życia człowieka i tu nie mam cienia wątpliwości. No a w ostatnich dniach też wspiera strajk kobiet, a jego pierwszy przyboczny, czyli Michał Kobosko, szef Stowarzyszenia Polska 2050, nawet szedł w jednej z manifestacji w ostatnich dniach. Kiedy Szymon Hołownia jest prawdziwy, kiedy był prawdziwy, czy w ogóle kiedyś może był, zawsze był prawdziwy, no może zawsze był prawdziwy, może on po prostu zawsze mówi to czego oczekuje sala, tak? On tutaj też no w tych wypowiedziach no jest za aborcją, ale to powinien każdy sam decydować, tak? Znaczy i to człowiek, który studiował i teologii liznął, no jakby on ma taką jakby postmodernistyczną łatwość do nie wyciągania konsekwencji ze swojego stanowiska, tak? Natomiast to, co jest ciekawe, to jest ta jego reakcja na ten artykuł. No to ona jednak pokazuje, że on chciał się przebrać w jakieś szaty, nieco inne niż wcześniej, i wypominanie mu tych starych szat bardzo go drażni, tak? Bo jednak my się z tego śmiejemy, ale ten jego wpis pod waszym adresem jest niezwykle brutalny, pod naszym adresem jest niezwykle brutalny, taki jest moim zdaniem nie fair, tak, bo mamy prawo jako dziennikarze przygotować taką okładkę i opowiedzieć taką historię, nikt go nie obraża, nikt go nie wyzywa, to są same fakty, a on to przedstawia jako coś haniebnego. To jest tak, jak Marek powiedział, to nie jest tak, że my wybraliśmy jakąś jedną wypowiedź, którą wystarczy sobie wpisać w YouTube'a Szymon Hołownia parafia i tam jest podzwonić parę telefonów, porozmawiać z ludźmi, ludzie to pamiętają bardzo dobrze, bo to są lata 2013-12, o których opowiadamy, więc to jest kilka lat temu, kiedy on naprawdę taki był, naprawdę był człowiekiem, który porywał tłumy, on nawet w swoim tonie tych przemówień to był jak taki charyzmatyczny ksiądz, gdyby ktoś go nie znał, zamknął oczy, posłuchał, no to były normalne kazania, dlatego tak też to nazwaliśmy. No, można powiedzieć, że wdrapał się po plecach kościoła, czy wzmocnił swoją pozycję kosztem kościoła, a teraz korzystając z tej wzmocnionej pozycji, bo z tej rozpoznawalności, z tego wszystkiego, z tej sympatii części kościoła wziął się ten sukces polityczny bezwzględny i teraz używa tej energii zarobionej na kościele, żeby ten kościół kopać, co jest tandetą, bo dziś kościół jest atakowany z każdej strony i to jest po prostu tandeta, to jest jakby duchowa, moralna tandeta. W wyborach prezydenckich, jaki to był kłopot dla ludzi, którzy nie do końca wiedzą, tak, jakie są niuanse, że w zasadzie to było dwóch katolickich kandydatów, to był Andrzej Duda i Szymon Hołownia. No, jak się wejdzie w niuanse, to jednak bardzo się różnią diametralnie w różnych sprawach, ale w postrzeganiu ludzi tak to właśnie było, więc to było też konsumowanie tego jego katolicyzmu, tu trochę w cudzysłowie to powiemy, a trochę nie, bo przecież wiary odbierać mu nie można, ale też jakby on... Ale jest w tym, Marcinie, pewna fałszywość, taka okropna fałszywość, taka jednak w tym dzisiejszym świecie brakuje ludzi, którzy no tak mówią za Chrystusem, tak, nie, nie, a tu te lawiracje, te miny, te pozy, ten
Bayer, rozumiesz, żeby tylko nie zapłacić jakiejś ceny, nie powiedzieć, słuchajcie, wiem, że wy macie inne zdanie, ale ja jestem za życiem. Szymon Hołownia nie powie niestety. Gdyby wyszedł na strajku kobiet i powiedział, moim marzeniem jest, żeby aborcja była nielegalna, bo to jest zawsze zabijanie człowieka. Albo powiedział, słuchajcie, krzyczycie, hej, hej, aborcja jest okej. Aborcja nie jest okej, no. Kochani, ja wam to na razie tego Szymon Hołownia nam nie mówi. Gdy mu się przypomina, Jacek na to zwrócił uwagę, co mówił kiedyś, to reaguje bardzo, bardzo nerwowo. Ten jego występ wczoraj na Facebooku. Taki spazm w ogóle, nie? Taki jakaś... Mnóstwo obelg pod naszym adresem. Ja tam bym musiał zwrócić uwagę. No, rozumiemy te emocje, no rozumiemy po prostu. Tym bardziej warto przeczytać ten artykuł. Ale chciałbym zwrócić uwagę w tej jego reakcji na jeszcze jedną rzecz. On powiedział, że jeśli ich projekt się ziści, zbudują go, przejmą władzę, to tacy ludzie, jak ci tutaj siedzący, nie będą już mieli po prostu roboty. I tyle. Tak no naprawdę on się nie różni bardzo od Rafała Trzaskowskiego, który w kampanii wyborczej mówił, że chodzi w niej o to, żeby nie zadawano takich pytań. To pokazuje taką bardzo zamordystyczną twarz, zupełnie inną niż hasła na sztandarach Hołowni. Ja myślę, że Tygodnik Sieci, Portal w Polityce.pl i Telewizja w Polsce.pl będą istniały i będą miały się dobrze wówczas, gdy Szymon Hołownia będzie już w roli Ryszarda Petru, to się zastanowiłem, czy to na pewno Ryszarda Petru, kiedy będzie jak zeszłoroczny śnieg. Ja myślę, że to jeszcze jest daleko do wyborów. Nie jestem tak wcale pewien, że ten projekt polityczny rzeczywiście tyle przetrwa. Naprawdę? To popatrzmy na sondaż Social Changes. Na pewno obaj panowie go znają, ale być może nasi widzowie nie wszyscy. Przeprowadzony w dniach 22-25 stycznia. Które ugrupowanie ma największą szansę pokonać Prawo i Sprawiedliwość w 2023 roku? Które? Polska 2050, Szymona Hołowni, aż 26% tak odpowiedziało. Zdecydowanie więcej niż Koalicja Obywatelska. Tak, to jest pytanie o 2023 rok, ale pytanie zadawane dzisiaj. Na dziś rzeczywiście tak to wygląda. Kompletnie bezzębna jest Koalicja Obywatelska. Po stronie opozycji nic się nie dzieje takiego, co można by nawet... Oni nie walczą zresztą. Nie walczą zupełnie. Ale też z drugiej strony przestrzegałbym przed takim mówieniem, jest jeszcze dużo czasu. No wcale nie jest tak dużo czasu, bo z kadencji czteroletniej zrobiło się już 2,5 roku tak naprawdę. Za dwa lata startuje kampania wyborcza. To jest chyba ten moment, kiedy właśnie takie osoby jak Joanna Mucha się opowiadają i przechodzą na wybraną przez siebie stronę mocy. Znaczy ja myślę, że gdyby w Platformie zmienił się lider, a myślę, że się zmieni, gdyby ta partia podjęła walkę, bo też jest Platforma, jest tak zmrożona przez media lewicowo-liberalne, które mówią, no tu są sami przyjaciele po stronie opozycyjnej, nic nie róbcie. No dobra, no ale jak już ciebie zdejmują z pozycji lidera, to już jakby nie można nic nie robić, tak? Oni muszą podjąć walkę. No ale nie, no zobacz, no w Social Changes, w tych naszych badaniach wychodziło, że na moment wyborów prezydenckich Szymon Hołownia był drugi, tak? 10 maja. Więc on jakby... Te sondaże bardzo są trafne zazwyczaj. Są trafne i to zostało jakby przez niego wypracowane, a mimo to jednak później się tak to wszystko rozwinęło, że tak naprawdę dzięki tym mediom, no Rafał Trzaskowski mógł nie robić nic, mógł nie przedstawiać programu, nawet jeździć nie za bardzo po Polsce. Owszem, bywał w dużych miastach, a jednak ponad 10 milionów głosów zdobył i to jest jednak siła, niestety. Kropka. Marcin Wikło, Jacek Karnowski. Dziękuję panom bardzo, a państwa zachęcam do sięgnięcia po nowe wydanie Tygodnika Sieci, albo w papierze, albo w wersji elektronicznej. Dowiedzą się tam państwo też, co kiedyś Szymon Hołownia uważał na temat pedofilii w kościele, bo i znów wcale nie miał takich poglądów jak dziś. I jeszcze te parę lat temu nie postulował, aby jakaś rządowa komisja przede wszystkim pedofilami w sutannach się zajmowała, a przedstawicielami zupełnie innych zawodów. Jakich? Odsyłam do sieci. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.